Brytyjski agent o pseudonimie Mr. Thomas wrócił do swojego mieszkania w Bremie 24 maja 1945 roku o godzinie 2:50 nad ranem. Ten czas miał ogromne znaczenie w jednej z najbardziej tajemniczych i niewyjaśnionych historii XX wieku. Było to niespełna 4 godziny po śmierci Heinricha Himmlera, który aresztowany przez żołnierzy brytyjskich został przewieziony do kwatery wywiadu brytyjskiego w Lineburgu, odległego o 130 km od Bremy. Tam miał popełnić samobójstwo, przegryzając ampułkę z cyjankiem potasu. Meldunek Mr. Thomasa brzmiał: w nawiązaniu do otrzymanych rozkazów informuję, że przechwyciliśmy Himmlera ostatniego wieczoru w Lineburgu, zanim został przesłuchany. Zgodnie z instrukcją zostało podjęte działanie, aby trwale uciszyć go. Wydałem rozkaz, aby moja obecność w Lineburgu nie została zarejestrowana w żaden sposób i możemy uznać, że problem Himmlera zakończył się. Tekst depeszy wysłanej do Londynu Mr. Thomas utajnił za pomocą szyfru jednorazowego, co oznaczało, że od momentu spalenia kartki z kluczem tylko adresat mógł odczytać zaszyfrowany tekst. Jeżeli ta depesza nie została sfałszowana, to należałoby zadać pytanie, jaką prawdę miała ukryć śmierć Himmlera. Czy Heinrich Himmler mógł odważyć się dokonać zamachu na Adolfa Hitlera? Czy historia pierwszego poważnego zamachu z listopada 1939 roku, przypisywanego Georgowi Elzerowi, mogła być zupełnie inna, a Elzer mógł być tylko narzędziem w rękach Heinricha Himmlera? To jedno z nielicznych wspólnych zdjęć filmowych Hitlera i Himmlera z połowy lat 20. XX wieku, gdy obydwaj budowali potęgę partii nazistowskiej. Jej podstawą była agresywna siła najpierw oddziałów SA, a później SS, którymi dowodzenie przejął on, Heinrich Himmler. A tak zaczęła się ich droga do władzy, gdy 8 listopada 1923 roku 2-3 tysiące zwolenników nazizmu zebrało się w piwiarni Bürgerbräukeller w Monachium, aby stamtąd wyruszyć do gmachów rządowych. Himmler nie szedł w tym pochodzie. On był w grupie bojówkarzy, którzy zajęli gmachy bawarskiego Ministerstwa Wojny. Tam właśnie miał dojść pochód prowadzony przez Hitlera. Niedaleko od celu, przy Odeonsplatz, policja otworzyła ogień do manifestantów. Hitler, uciekając, upadł i zwichnął ramię. Hermann Göring został ciężko ranny. Zginęło 16 nazistów. Później, w 1933 roku, gdy Hitler przejął władzę, miejsce pierwszej walki stało się świętym miejscem nazizmu. SS, licząca już kilkaset tysięcy żołnierzy, stała się siłą partii nazistowskiej. A Himmler planował przekształcenie swojej czarnej gwardii w nowoczesną armię i dokonał tego. Powoli stawał się najsilniejszym i najbardziej wpływowym człowiekiem w III Rzeszy, choć zawsze manifestował wierność Adolfowi Hitlerowi.
Rutger Brüggeler, popularnej monachijskiej piwiarni, nikt nie zwracał uwagi na niepozornego mężczyznę, który od sierpnia 1939 roku przychodził tam codziennie. Georg Elser, z zawodu stolarz, choć imał się innych zajęć, był komunistą, członkiem paramilitarnej bojówki niemieckiej partii komunistycznej. Uznał, że Hitler wywoła wojnę w Europie i postanowił go zabić, aby zapobiec wielkiemu nieszczęściu niemieckiego narodu. Piwiarnia była dogodnym miejscem dla przeprowadzenia zamachu. Każdego listopada w rocznicę puczu odbywały się uroczystości z udziałem Hitlera. Około 22 po zapłaceniu rachunku Elser udawał, że wychodzi. W rzeczywistości ukrywał się w gospodarczym pomieszczeniu. Czekał, aż wielka piwiarniana sala opustoszeje. Wracał tam i przystępował do mozolnej pracy, która trwała przez wiele godzin, do świtu. Był metodyczny i dokładny. Przychodził dobrze przygotowany, z niezbędnymi narzędziami. Na podłodze rozkładał płachtę, aby nie zostawić śladów tynku i cegieł. Realizował starannie przemyślany i przygotowany plan, ale zaniedbał jedno – nie miał nakolanników, choć przez wiele godzin pracował klęcząc. O świcie zacierał ślady, wsypywał wykute cegły do teczki i wymykał się z piwiarni przed przybyciem personelu, co następowało około godziny 7:30. Dlaczego? Wykucie niewielkiej wnęki zajęło mu aż 30 nocy. To niemożliwe. Czy mogła być inna wersja wydarzeń w piwiarni? Przebieg uroczystości w Rutger Brüggeler był niezmienny od lat. Punktualnie 10 minut po 20. Adolf Hitler wchodził do sali, podchodził do mównicy na niewielkim podeście. Ładunek ukryty w masywnym filarze za jego plecami spowodowałby nie tylko śmierć Hitlera, ale również ludzi, którzy znajdowali się w jego sąsiedztwie, a więc tych najważniejszych w państwie, Göringa, Goebbelsa i Himmlera. I wydawałoby się, że ta obecność Himmlera, który zawsze przychodził na te uroczystości rocznicowe, zdawała się wykluczać możliwość jego udziału w przygotowaniu zamachu. Tak, pod warunkiem, że nie wyszedłby wcześniej, przed wybuchem. Elser przystąpił do wykonania swojego zamiaru, gdy wojna, której się obawiał, stała się rzeczywistością. Ale Niemcy wsparli swojego Führera. Doniesienia z polskiego frontu napawały ich dumą i radością. Tylko ludzie z otoczenia Hitlera zdawali sobie sprawę, że wydarzenia nie biegną tak, jak zaplanowano. Plan wojny błyskawicznej, opierający się na założeniu, że Francja i Anglia nie udzielą Polsce pomocy, załamał się już 3 września. Elser, zatrudniony w fabryce broni, miał ukraść naboje, aby wykorzystać je jako zapalnik. Potem z następnego miejsca pracy, z kamieniołomów, wyniósł kilkadziesiąt lasek dynamitu. Konsekwentnie miał realizować plan zamachu. W tym czasie miało miejsce wydarzenie ważne dla dalszego rozwoju wypadków. 21 października 1939 roku do domu oficera brytyjskiego wywiadu Sigismunda Peinbesta w Holandii przyjechali dwaj Niemcy. Nawiązali z nim kontakt, podając się za wysłanników niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej.
kapitan Schemmel z Wydziału Transportowego Wehrmachtu i major Solms z Luftwaffe. Sigismund Peinbest był doświadczonym oficerem wywiadu. Jak mógł zachować się tak nierozważnie, wbrew zasadom ściśle przestrzeganym w starej i doskonałej organizacji wywiadowczej MI6? Zaprosił nieznajomych do swojego domu, ujawnił swoje nazwisko, a nawet przedstawił swoją żonę. Macie państwo piękny ogród. Róże są zadziwiające. A ja zawsze sądziłem, że w Holandii hoduje się tylko tulipany. Niech pan nie zapomina, że jesteśmy Anglikami, a moja żona jest malarką. To już było zagrożenie nie tylko jego bezpieczeństwa, ale także jego rodziny. Czyżby Best znał prawdziwą tożsamość niemieckich gości? Czy wiedział, kim jest oficer podający się za majora Schemmela? W istocie był to Walter Schellenberg, szef wywiadu Służby Bezpieczeństwa SS. A towarzyszył mu oficer tej służby, Johannes Travaglio. Czyżby Best wiedział, że byli to wysłannicy Heinricha Himmlera i dlatego zrezygnował z normalnych w takich sytuacjach zabezpieczeń? Generał piechoty Gustav von Wittersheim jest gotów czynnie wystąpić przeciwko Hitlerowi. Ma poparcie dowódców kilku wojskowych okręgów. Obalenie Hitlera, nazywając rzecz po imieniu, jest możliwe i konieczne. To tylko przypuszczenie, że Best orientował się, że ma do czynienia z ludźmi Himmlera. To hipoteza, która nie znalazła do dzisiaj potwierdzenia, ale tylko w ten sposób można wytłumaczyć wiele z zachowań zarówno Besta, jak i Schellenberga. Ustąpienie Hitlera wywoła chaos w mojej ojczyźnie. Generał ma podstawy sądzić, że inne państwa mogą to wykorzystać. Jak pan wie, rząd brytyjski domagał się wycofania żołnierzy niemieckich z Polski, a to nie nastąpiło. I nasze kraje pogrążyły się w wojnie. Generał gotów jest naprawić ten błąd Hitlera. To oczywiste. A za którą granicę wycofa wojska? Panowie, nie chcę przeszkadzać, ale obiad mam już gotowy. Jadalnia w moim domu jest równie dobrym miejscem do kontynuowania tej arcyważnej rozmowy. Dla przyszłości Europy. Temat rozmów znany jest tylko z pamiętników Schellenberga i Besta. Żaden z nich, pisząc je, nie mógł ujawnić prawdziwego celu spotkań ani przebiegu rozmów. Wszystko to jest zastanawiające i całkowicie niewiarygodne. Schellenberg podobno wymyślił tę operację, aby od Brytyjczyków zasięgnąć informacji o członkach niemieckiego ruchu antyhitlerowskiego. Jednakże w rozmowach z Brytyjczykami w ogóle tego tematu nie podjął. Co więcej, przedstawiał się jako wysłannik generała Gustava von Wintersheima, znanego z niechętnego stosunku do Hitlera. Ale Brytyjczycy, wywiad brytyjski, mogli bardzo łatwo sprawdzić, kim był Wintersheim i jego wysłannicy. I to nie musieli wyjeżdżać z Londynu, dlatego że w Londynie sekretarz ambasady niemieckiej Leo Kort był czynnym uczestnikiem spisku antyhitlerowskiego. Wystarczało go zapytać. Jest tylko jedno sensowne wyjaśnienie tego, co w domu Besta się działo. Schellenberg przybywał jako wysłannik Himmlera, który chciał wynegocjować pokój z Brytyjczykami, aby uniknąć wojny na dwa fronty. Georg Elser podobno lubił majsterkować i wykazywał wiele pomysłowości. Tak skonstruował przemyślny mechanizm zegarowy z dwóch budzików, co pozwalało nastawić zapalnik ze 144-godzinnym wyprzedzeniem. W ten sposób mógł dużo wcześniej umieścić bombę we wnęce wykutej w filarze. To oczywiste.
Obawiał się, że nie uda mu się dostać do Bürgerbräukeller tuż przed uroczystościami i przyjazdem Hitlera ze względu na wzmocnione środki bezpieczeństwa. Nie było tak. Hitler zabronił stosowania nadmiernej ochrony, gdyż uznał, że wśród starych towarzyszy walki nic mu nie grozi. Wybuch miał nastąpić 8 listopada o godzinie 21:20, niemalże w środku przemówienia Hitlera. Elzer wybrał ten czas, gdyż znał z prasy przebieg uroczystości w Bürgerbräukeller w minionych latach i nie spodziewał się, że tego roku będzie inaczej. W jego planie o 21:20 wskazówki drugiego budzika miały zewrzeć kontakt elektryczny, uruchamiając zapłon ładunku wybuchowego. Lub zwolnić sprężynę popychającą stalowy bolec, który jak iglica w karabinie trafiłby w spłonkę. Wybuch prochu miał zainicjować zabójczą eksplozję dynamitu. Proste i niezawodne. Te zdjęcia nakręcono jeszcze w czasie kampanii w Polsce, aby pokazać Niemcom, że Führer jest ze swoimi żołnierzami. Oczywiście przy boku Adolfa Hitlera był Heinrich Himmler, który na front w Polsce wysłał pierwsze bojowe oddziały SS, aby nabrały doświadczenia i stały się zalążkiem jego armii. Prawda była inna. Hitler się bał. Gotów był jak najszybciej wracać do Berlina, gdyby zaszła taka potrzeba. Trzeci września. Warszawiacy manifestują swoją radość na wieść o przystąpieniu do wojny Wielkiej Brytanii i Francji. Na balkonie ambasady brytyjskiej minister Beck i ambasador Kennard. Tego Hitler nie przewidział. Już dzień później, 4 września, w brytyjskich portach ładowano na statki oddziały brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego, które przerzucone do Francji szybko osiągnęły liczebność 150 tysięcy żołnierzy. Sytuacja na zachodniej granicy mogła zaniepokoić Hitlera. 7 września wojska francuskie przekroczyły granicę i wdarły się na kilka kilometrów w głąb Niemiec. Jednakże operacja szybko się zakończyła. A na zachodnim froncie rozpoczęła się dziwna wojna, nazywana też śmieszną wojną. Ale faktem było to, że Niemcy rozpoczęli wojnę na dwa fronty, której wygrać nie mogli. W jeszcze większym stopniu zdawali sobie z tego sprawę dowódcy wojskowi, przeciwni wojowniczej polityce Hitlera. Drugiego listopada 1939 roku Elzer przystąpił do wykonania swojego planu. On, 36-letni stolarz, który z trudem zarabiał na utrzymanie swojej nowej rodziny. Związał się bowiem z kobietą, która porzuciła męża i wprowadziła się do jego nędznego mieszkania. Wyruszał, aby zmienić bieg historii. Jeszcze wieczorem 7 listopada wrócił do piwiarni, aby sprawdzić, czy mechanizm zegarowy działa dobrze. Wszystko było gotowe. Jednakże to nie jest jedyna wersja wydarzeń, które rozegrały się w piwiarni Bürgerbräukeller. Hitler rozpoczął swoje przemówienie o 10 minut wcześniej niż zazwyczaj. Z boku mównicy stał Julius Schaub, zaufany adiutant, którego zadaniem było czuwanie nad długością wystąpienia. Hitler, przemawiając, nigdy nie zerkał na zegarek, a tego dnia musiał wrócić do Berlina. Czas był szczególnie istotny. Schaub przygotował karteczki, które podsuwał Führerowi. 10 minut, 5 minut, stop. Heinrich Himmler siedział przy okrągłym stoliku w odległości kilku metrów od Hitlera i tykającej bomby. Nie ma wątpliwości, że gdyby wybuch nastąpił w jego obecności, zabiłby go. Tak więc obecność Himmlera,
tak blisko tykającej bomby zegarowej zdaje się jednoznacznie i ostatecznie wykluczać możliwość jego udziału w przygotowaniu zamachu. Przecież nie narażałby własnego życia. Tak, pod warunkiem, że wybuch nastąpiłby w wyniku działania mechanizmu zegarowego, a nie elektrycznego, odpalonego zdalnie, w czasie, gdy Heinrich Himmler pod byle pretekstem opuściłby salę. Minęła godzina 21. Schaub podsunął Hitlerowi ostatnią kartkę. Stop! Hitler zszedł z mównicy. Ruszył środkiem sali wśród żegnającego, oklaskującego go tłumu. Musiał wracać do Berlina ze względu na przygotowania wojsk do spodziewanej inwazji na zachód. Zazwyczaj wracał samolotem, ale tego wieczoru gęste mgły zmusiły go do powrotu pociągiem. I do kursowego pociągu numer 71 doczepiono specjalny wagon dla Hitlera. O godzinie 21.07 był już daleko od sali, w której działał mechanizm zegarowy. Elzer dotarł już do Konstancji, miasta na granicy, aby uciec do Szwajcarii. Dlaczego? Nie musiał tego robić. Nikt nie zwrócił uwagi na skromnego mężczyznę, który jak setki innych przychodził do Bürger Broykeller na kolację, a jednak uciekał. Widząc strażników pilnujących przejścia, zatrzymał się niezdecydowany. Dlaczego zaskoczył go widok żołnierzy? Czyżby poinformowano go, że ich tam nie będzie? Jego niepewne zachowanie zwróciło na niego uwagę. A on nie odszedł, nie uciekł. Jakby czekał, aż sobie pójdą i będzie mógł wyruszyć dalej, w drogę do Szwajcarii. To było dziwne i niezrozumiałe w tych warunkach zachowanie. Jego mało przekonujące wyjaśnienie, że oczekuje na przyjaciela, sprawiło, że żołnierze postanowili sprawdzić go. Przybywając na granicę, nie miał dokumentów. Co więc tam robił i jakie miał zamiary? Czyżby dokumenty miał mu dostarczyć przyjaciel? Żołnierze z granicznego posterunku jeszcze nie wiedzieli, co stało się w Monachium. Miało to być rutynowe sprawdzenie dziwnego przechodnia i zapewne na tym by się skończyło, gdyby nie to, co miał przy sobie. Otrzymali polecenie, aby odstawić go do strażnicy. Wybuch nastąpił o 21.20, ale Hitlera już tam nie było. Wyszedł z sali o 21.07. Pozostało tam niewiele ponad 100 osób. Wybuch zabił 6 starych towarzyszy walki Hitlera oraz kelnerkę. Później jedna osoba zmarła w szpitalu. Ponad 60 osób odniosło rany, w tym 16 ciężkie. Walter Schellenberg przyjechał późno wieczorem do wynajętego mieszkania w Düsseldorfie. Wrócił z Holandii ze spotkania z brytyjskimi agentami. Nic nie wiedział o wydarzeniach w Monachium. Następnego dnia miał jechać do Holandii, aby spotkać się tam z Bestem i Stevensem. Spotkanie wyznaczono w nadgranicznym holenderskim mieście Venlo, w kawiarni położonej zaledwie 150 metrów od przejścia granicznego. To był kolejny dowód, jak bezpiecznie czuli się Best i Stevens. Drogo za to zapłacili. Schellenberg musiał odpocząć i dobrze się wyspać. Dlatego sięgnął po środek nasenny. Nie podejrzewał, że cokolwiek może zakłócić jego sen. W radiu nic nie mówiono o zamachu, co było charakterystyczne dla propagandy w totalitarnym państwie.
Johann Georg Elzer. Urodzony 4 stycznia 1903 roku w Hermaringen. Z zawodu stolarz, bez stałego miejsca zamieszkania. Zatrzymany na przejściu granicznym 8 listopada. Te przedmioty znaleziono przy was. Odznaka Partii Komunistycznej. Zapalnik. Szkic. I widokówkę z zaznaczonym filarem, w którym eksplodowała bomba. Wśród rzeczy Elzera nie było paszportu. Jak chciał przekroczyć granicę? Podwinięcie nogawki. Na kolanach zatrzymanego stwierdzono siniaki druga i otarcia, co wskazuje, że długo pracował klęcząc. Elzer dopiero 15 listopada przyznał się do dokonania zamachu. Walter Schellenberg zanotował w pamiętniku. Elzer oświadczył, że początkowo działał z własnej inicjatywy, ale potem pomagały mu dwie osoby i miał obiecane, że po wszystkim będzie mógł wyjechać za granicę. Podobny wątek pojawia się w relacji szefa Gestapo, Heinricha Müllera. Stwierdził, Elzer materiały wybuchowe i zapalniki otrzymał od anonimowego przyjaciela w monachijskiej kawiarni. Tak więc dwaj bardzo ważni ludzie, szefowie hitlerowskich tajnych służb, Gestapo i wywiadu SS, wskazują na zupełnie inny wymiar tej sprawy. Ale co ciekawe, w tym samym momencie, gdy aresztowano Elzera, miało miejsce inne, bardzo ważne wydarzenie. Z kim rozmawiam? Durajskwirer SS Heinrich Himmler. Czy to pan wreszcie? Tak. A więc niech pan słucha uważnie. Czy wie pan, co się stało? Nie, jeszcze nic nie wiem. Dzisiaj wieczorem, tuż po przemówieniu Hitlera w monachijskiej piwiarni, dokonano zamachu. Wybuchła bomba, ale na szczęście Führer opuścił piwiarnię na kilka minut przed wybuchem. Kilku starych towarzyszy zginęło, a szkody są duże. Nie ma wątpliwości, że wywiad brytyjski maczał w tym palce. Führer i ja znajdowaliśmy się w pociągu do Berlina, gdy doszła nas wiadomość o zamachu. Führer powiedział, i jest to rozkaz, że ma pan aresztować jutro agentów brytyjskich i przywieźć ich do Niemiec. Tak, Reichsführerze, ale... Żadnego ale. To jest rozkaz Führera i ma pan go wykonać. Rozumie pan? Tak jest. Powód wydania przez Himmlera rozkazu uprowadzenia Brytyjczyków był oczywisty. Reichsführer chciał za wszelką cenę zrzucić na wywiad brytyjski winę za zamach. Best i Stevens, gdyby znaleźli się w rękach Gestapo, zostaliby zmuszeni do potwierdzenia tej wersji. Schellenberg mówi. Przygotuj na jutro oddział osłonowy. SS-mani zajęli stanowiska po niemieckiej stronie granicy. 100-kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym Schellenberg miał spotkać się z Bestem i Stevensem. To był znak dla SS-manów, aby rozpoczęli akcję.
Brytyjczyków ochraniał jedynie oficer wywiadu holenderskiego porucznik Dirk Klop, uzbrojony w pistolet. Nie miał żadnej szansy przeciwstawienia się SS-manom, a zapłacił najwyższą cenę. Akcja trwała bardzo krótko. SS-mani wycofali się bez strat. Na miejscu pozostał śmiertelnie ranny, dzielny porucznik Klop. Dwóch brytyjskich agentów, Besta i Stevensa, uprowadzonych w Venlo, przywieziono do tego samego więzienia, a potem obozu, w którym osadzono Elzera. Przypadek to niemożliwe. Jaki związek miał zamach na Hitlera z aresztowaniem Elzera i uprowadzeniem dwóch brytyjskich agentów? Wydaje się oczywisty. Heinrich Himmler mógł dojść do przekonania, że Elzer działał na polecenie brytyjskiego wywiadu. I mając ich wszystkich w swoim ręku, mógł zmusić do złożenia zeznań i postawić przed sądem w wielkim pokazowym procesie, który służyłby temu, aby oskarżyć Wielką Brytanię i uzasadnić agresję na Wielką Brytanię. I z tego powodu nie skazano Elzera na śmierć, ani Brytyjczyków, lecz trzymano ich, aby w odpowiedniej chwili postawić przed sądem. Tuż po zakończeniu wojny z Francją w czerwcu 1940 roku Wehrmacht rozpoczął przygotowania do inwazji na Anglię. Do portów nad kanałem La Manche ściągały oddziały wojska. Jednakże był to tylko pokaz siły. Na kanale La Manche królowała potężna brytyjska flota, a bez jej unicestwienia inwazja byłaby niemożliwa. Hitler liczył jednak, że przestraszy Anglików i zmusi do zawarcia pokoju. To Luftwaffe miała wybombardować Anglię z wojny, jak to określił dowódca sił powietrznych Hermann Göring. Jego plan zakładał, że po wyeliminowaniu obrony powietrznej samoloty Luftwaffe będą dokonywać ataków terrorystycznych na miasta brytyjskie i zmuszą w ten sposób rząd tego państwa do zawarcia pokoju z Niemcami. To była jedyna broń w rękach Hitlera. Wehrmacht nie był przygotowany do inwazji. Tak 10 lipca 1940 roku zaczęła się powietrzna bitwa o Anglię, w której brytyjskie dywizjony lotnicze, wsparte przez sojuszniczych lotników, odparły hitlerowskie ataki. Szczególne zasługi położyli polscy lotnicy myśliwscy, którzy zniszczyli na pewno 203 niemieckie samoloty. Prawdopodobnie zestrzelili 35 dalszych. Bitwa o Anglię trwała do końca października 1940 roku, gdy Hitler musiał uznać, że jego plan nie powiódł się. Anglików, mimo zniszczeń i wielu ofiar wśród ludności cywilnej, nie udało się zastraszyć. Wsparli swojego premiera, Winstona Churchilla, który odrzucał możliwość paktowania z Hitlerem. Elzer, Best i Stevens przestali być potrzebni. Gdy władze hitlerowskie zrezygnowały z pokazowego procesu, w którym oskarżyłyby Wielką Brytanię o przygotowanie zamachu na Hitlera, a jednak pozostawiono ich przy życiu. Przewieziono do obozów Sachsenhausen, lecz nie cierpieli tak jak inni więźniowie tego strasznego miejsca. Przygotowano dla nich luksusowe, jak na warunki obozowe, cele. W baraku, w którym więziono Richarda Stevensa i Sigismunda Payne-Besta, była cela Elzera. Wstawiono tam warsztat stolarski, aby mógł zajmować się ulubioną pracą. Czy ci trzej bohaterowie zamachu na Hitlera mogli się ze sobą porozumiewać? Best w końcu marca 1943 roku dowiedział się, że Elzerowi w trosce o jego zdrowie lekarz ograniczył przydział papierosów, więc przez strażnika przesyłał swoje. Z wdzięczności Elzer wykonał dla niego półkę, na której Best mógł utrzymać swój wielki atlas. Ta półka kryła tajemnicę.
Elzera zawsze pilnowało trzech strażników. Dwaj siedzieli przed celą, a trzeci zawsze był obok Elzera. Besta pilnowało dzień i noc dwóch strażników. I Best napisał w pamiętniku, że między więźniem i strażnikami narodziła się nić sympatii, a nawet przyjaźni. Pisał o drobnym, eleganckim mężczyźnie, strażniku Beckerze, który stał się jego prawdziwym przyjacielem. I właśnie od nich, od tych strażników, Best dowiedział się, że Elzera przywieziono do tego samego bloku w obozie. Elzer ukrył list, w którym przedstawił szokującą wersję zamachu na Hitlera. Pisał, że od 1937 roku więziono go w obozie w Dachau. Tam w październiku 1939 roku przyszli dwaj SS-mani, którzy zaproponowali mu wykonanie pewnej pracy. Co innego mogłem powiedzieć niż tak, miał napisać do Besta. Gdybym odmówił, to jeszcze tego wieczoru wyszedłbym przez komin. Czy Best w swoim pamiętniku napisał prawdę? Czy może wymyślił list od Elzera? Nigdy nie będziemy mieli pewności, ale niektóre opisy z grypsu Elzera zdają się być prawdziwe. Elzer miał napisać, że dwaj mężczyźni, którzy z nim rozmawiali w komendanturze obozu w Dachau, ponownie przyszli po niego na początku listopada 1939 roku. W nocy mieli zawieźć go do Birkenbräukeller. Jeden z SS-manów podał mu szkic wnęki w filarze. Byli z nim przez cały czas, nadzorując jego pracę. Oni również dali mu bombę. Tej nocy Elzer miał wykuć wnękę w filarze i umieścić w niej pakunek, który dali mu ci dwaj mężczyźni. Ale nie były to laski dynamitu. Był miękki jak glina, jak napisał. A więc plastik, produkowany w Wielkiej Brytanii pod nazwą Nobel 808. Co ciekawe, stwierdził, że dołączył do tego ładunku wybuchowego przewody elektryczne, które poprowadzono gdzieś poza salę. Tak więc ładunek wybuchowy miał zostać zdetonowany zdalnie. Ale wobec tego, dlaczego włożył tam budzik? Sprytne zagranie. Eksperci badający miejsce wybuchu znaleźliby fragmenty budzika, zegarka i musieliby dojść do wniosku, że wybuch spowodował mechanizm zegarowy. W liście do Besta Elzer ujawnił, że gdy w Birkenbräukeller wybuchła bomba, on był w obozie w Dachau. Dopiero dwa dni po zamachu mieli go stamtąd zabrać ci sami mężczyźni, którzy towarzyszyli mu w czasie instalowania bomby. Dowieźli go do Bregenz, miasta na wschodnim wybrzeżu Jeziora Bodeńskiego. Tam wręczyli mu kopertę z markami niemieckimi i szwajcarskimi frankami.
widokówkę sali Bürgerbräukeller z zaznaczonym filarem, w którym eksplodowała bomba i kazali iść do przejścia granicznego. Tam miał pokazać widokówkę, aby uniknąć pytań o paszport i nie niepokojony przejść przez granicę. W jego wersji znajdujemy odpowiedź, dlaczego nie miał paszportu. Nie potrzebował. Jednakże nie udało mu się przekroczyć granicy. Został aresztowany. Niemalże do końca wojny Elzer przebywał w obozie. Dlaczego tak długo Himmler kazał trzymać go przy życiu? Czyżby Elzer był dla niego ważnym świadkiem, który miał wykazać, że Reichsführer SS już w 1939 roku chciał uwolnić Niemcy od Hitlera i zakończyć wojnę? Kwietnia 1945 roku na rozkaz z Berlina SS-man prawdopodobnie o nazwisku Bogranz zastrzelił Elzera. Heinrich Himmler popełnił samobójstwo 23 maja 1945 roku, zanim złożył zeznania. Tajemnicza depesza Mr. Thomasa, uznana za niewiarygodną, została wycofana z brytyjskiego archiwum.